Witam wszystkich na kanale, którego nikt nie ogląda. Krótki aktualizacyjny, można powiedzieć, filmik, aczkolwiek od razu uprzedzam, że niewiele nowego z tego wszystkiego wyniknie, ponieważ według informacji policji, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, wiele informacji i szczegółów jest utajnionych ze względu na dobro śledztwa w przeciągu ostatnich dwóch tygodni jednak coś tam gdzieś się w mediach internetowych pojawiło na pewno pojawiły się sąsiedzkie ploteczki jakaś pani sąsiadka która mieszkała z nimi w jednej klatce no po prostu opowiedziała dziennikarzom iż ta rodzina była dziwna w takim sensie, że niewiele wychodziła w ogóle na zewnątrz z tego domu, z tego mieszkania. Mąż, ojciec w ogóle praktycznie nie wychodził. Jeżeli ktokolwiek wychodził, to raczej kobieta niż mężczyzna. Że jakieś tam awanturki się zdarzały, no ale no, umówmy się, że... W wielu domach się jakieś tam czasami konflikty zdarzają, ale chyba nic poważnego, generalnie się tam nie działo. Powiedziała też dziennikarzom, iż gdzieś tydzień przed całą tą ucieczką oni chodzili w ogóle w kapturach na głowach albo gdzieś wysiadywali przed blokiem i szeptali do siebie, gdzie ona no kiedy już rzecz zaistniała, no uznała, że no, po prostu na pewno ustalali plan ucieczki, prawda. No nie wiadomo, czy ustalali plan ucieczki, czy po prostu sobie szeptali o czymkolwiek innym, natomiast no, takie ona jakby wysnuła wnioski ze swoich obserwacji. Drugą, drugą informacją, jaka gdzieś tam się pojawiła na internetach, to jest informacja od Policji Słowackiej. Że para po spędzeniu nocy w pensjonacie wasko po prostu wsiadła w taksówkę i wróciła z powrotem do Polski tam przez polane na tej wysokości, tak? Nasza policja tego nie komentuje i nie wiem, czy nie komentuje tego dlatego, że nie wie, czy to prawda, czy dlatego, że po prostu tego nie ujawnia, co ustaliła w tej sprawie. No wiadomo, że no pierwsze, co należałoby. Zrobić to, znaleźć taksówkę, znaleźć taksówkarza i go po prostu przesłuchać. No, ale biorąc pod uwagę te doniesienia, można przypuszczać, że małżeństwo znów jest na terenie naszego kraju i bardzo możliwe, że nadal gdzieś przebywa w okolicach górskich. Wiadomo, że poszukiwania cały czas trwają, zarówno policyjne, jak i, jak i GOPR, tam chyba. Pomaga troszeczkę policji. No i to by było na tyle. Taka obserwacja jest moja, że o ile wcześniej małżeństwo się zbytnio nie ukrywało, o czym mówiłam w poprzednim materiale, i sporo świadków widziało tych ludzi gdzieś tam, prawda? Tak, od czasu historii ze Słowacją i z pensjonatem, no tak, raczej nic nie słyszę, żeby gdzieś tam ktoś ich widział, prawda? Więc albo zaczęli się po prostu jakoś bardziej ukrywać. Albo media mają knebel od policji i nie podają żadnych informacji, no albo po prostu faktycznie nikt ich nie, nie widuje i nie wiem, czy gdzieś się przyczajili, czy po prostu, no nie wiem, coś się stało, czy nie wiem, może przeszli metamorfozę wizualną i, i w tej chwili nie można ich rozpoznać, bo no ludzie też tak czasami robią, tak. I to w zasadzie byłoby na tyle, ale w związku z całą tą sprawą też pojawił się w przestrzeni publicznej pewien taki nowy termin, a mianowicie wypalenia rodzicielskiego. I bodaj pierwszą osobą, która ten termin jakoś wrzuciła do dyskusji publicznej, to była pani policjantka, która powiedziała dziennikarzowi bodajonetu, że ostatnio policja obserwuje wzrost tego typu właśnie zachowań, że. Rodzice po prostu czują się już wypaleni rodzicielsko i po prostu coraz częściej dochodzi do porzuceń dzieci przez rodziców. No i tak sobie o tym przeczytałam, a dzisiaj przeczytałam artykuł na onecie. Do redakcji Onetu wpłynął list od pani od pani Ewy konkretnie. Która ni mniej, ni więcej napisała, że ona w zasadzie to zazdrości małżeństwu Jagłów z Warszawy, bo gdyby mogła, to zrobiłaby dokładnie to samo, tyle z tą różnicą, że zostawiłaby jeszcze męża. I że w zasadzie ona cierpi nie tyle nawet na wypalenie rodzicielskie, co na wypalenie rodzinne po prostu. Ona tam ze szczegółami opisuje, co generalnie, jakie czynniki wpłynęły na to, że ona w ten sposób to odczuwa. Ale być może za chwilę będziemy dyskutowali sobie publicznie o kolejnym jakimś takim socjologicznym po prostu zjawisku, jak wypalenie rodzicielskie czy wypalenie rodzinne, tak? No, być może jest to inna nazwa na zjawisko, które istnieje w społeczeństwie od lat. Być może, bo przecież no, to tak samo można by było pod ten termin podciągnąć, no nie wiem, oddawanie dzieci do okna życia. Tak czy doprowadzanie do sytuacji, w której dziecko po prostu ląduje w domu dziecka w jakiejś placówce opiekuńczej? No, no też przecież z jakiegoś powodu rodzice no, nie byli w stanie nie chcieli zaopiekować się dzieciakiem na tyle y, intensywnie, żeby do tego nie doszło tak. Wiadomo, być może terminologia się zmienia. No w, tym, w dzisiejszych czasach wszystko się zmienia bardzo szybko, również nazewnictwa i terminologię, więc być może jest to inna nazwa na zjawisko, które występowało już dużo, dużo wcześniej. Um, nie wiem, yy, jakieś stany depresyjne po prostu, tak? Przeciążenie, nie wiem, obowiązkami domowymi. Wiecie, życie nie jest łatwe teraz. Ludzie mają mnóstwo problemów. Tylko bardziej na vlogach, komentarzach politycznych o tym wspominam, że no, w związku z tym, że mm, no, koszty życia wzrastają dla rodzin, to może dogniatać i to na pewno ma, jest bardzo, bardzo takim czynnikiem mocno dociskającym i mającym bardzo duży wpływ na to, jak ludzie funkcjonują w swoich rodzinach, w swoich domach. Jak się zachowują jak bardzo silni bądź słabi psychicznie się stają w związku z takimi rzeczami tak ponieważ my nie wiemy absolutnie nic na temat małżeństwa jagów a konkretnie chodzi mi o to czy mieli jakieś problemy egzystencjonalne nie wiem finansowe czy nie wiem może zadarli z jakimiś niewłaściwymi ludźmi wiecie jakieś ciemne interesy nielegalne jakieś sprawy mieli może długi i po prostu postanowili od nich uciec, bo wiedzieli, że nie będą w stanie tego po prostu poddawać. No, my nie wiemy takich szczegółów kompletnie, nie znamy ich. W związku z tym, no być może, być może po prostu, mm, no tutaj o to chodzi, no i tyle. A, no i jeszcze jedno, tu się odniosę do komentarza, który ktoś napisał pod filmem na ten temat, który, który nagrałam. A mianowicie, że w zasadzie ktoś nie rozumie, dlaczego tych ludzi w ogóle nie zostawi się w spokoju, że w zasadzie to niech sobie pożyją. Tak, okej. Okay. Ale problem polega na tym, że według polskiego prawa dzieci są nieletnie. I dlatego grozi im odpowiedzialność karna, jeżeli ich złapią w końcu, bo porzucili nieletnie dzieci. Ja rozumiem, że dla kogoś, nie wiem, chłopak w wieku 17 lat czy 15 lat to już tak w sumie trochę nie dziecko. No generalnie tak, ale według prawa nadal jest to dziecko. Tak? Do 18 roku życia rodzice są obowiązani do utrzymywania itd., dalej, tak i dlatego oni są po prostu poszukiwani i dlatego jeżeli zostaną znalezieni zapewne będą mieli zarzuty karne i grozi im po prostu chyba od 3 do 5 lat więzienia za, za ten występ no. no i to by było tak jakby na tyle jeżeli policja zacznie uwielać rąbka tajemnicy to ja oczywiście będę, będę dogrywała aktualizację na ten temat na razie to jest tyle coś jest, ale w sumie nic konkretnego nie ma nawet tak naprawdę nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy oni faktycznie wrócili tutaj do Polski. Nie wiem, na ile jest to wiarygodne. No teoretycznie powinno być wiarygodne, no bo jest to yy, jakby przekazane przez pol policję ze Słowacji, więc no, teoretycznie powinno być wiarygodne, no ale w sumie nie wiadomo, tak? No. To no, póki co na tyle. Życzę wszystkim miłej soboty i do, do następnego, oczywiście. Pa.